Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy o tym, co się dzieje na lewicy. W pierwszej części o tym, kto będzie kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich. Ma to być ogłoszone w grudniu przed Wigilią z nadzieją przewodniczącego Czarzastego, że Polacy przy stołach wigilijnych będą roztrząsać tę kwestię. A my zastanowimy się nad tym, czy Czarzasty, Włodzimierz Czarzasty, straci przywództwo na lewicy, ponieważ były przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski ostatnio powiedział w mediach, co następuje. Czarzasty albo zaspał, albo zajął się czymś innym, albo zachłysnął się byciem wicemarszałkiem, bo jednak Zandberg próbuje go obejść. Jednak dzisiaj to on świeci jako lider klubu, to on częściej występuje w mediach, to on częściej zabiera głos, to on jest bardziej ofensywny w swoich postulatach. Rozmawialiśmy tutaj w przerwie, że ujawnienie przez Włodzimierza Czarzastego tego, że Zandberg nie jest jedynym autorem swojego przemówienia, które wzbudziło taką dużą sensację, bardzo dużo wyświetleń w internecie, no nie było przypadkowe. Czy Włodzimierz Czarzasty obawia się, że start Adriana Zandberga w wyborach prezydenckich pozbawi go przywództwa, no bo na razie jest przywódcą tej lewicy, prawda? Tutaj te wchłania wiosnę, Zandberg jest w innym klubie, ale to Zandberg zaczyna grać pierwsze skrzypce. Czarzasty boi się Zandberga? Po pierwsze musimy pamiętać, że pan Czarzasty jest przywódcą lewicy upadłej. To znaczy tej, która poza Sejmem i tak dalej, czyli spadała w notowaniach. No Zandberg też jest przywódcą lewicy upadłej, bo jest poza Sejmem. Zaraz. Teraz mamy lewicę wznoszącą się na skrzydłach, rzecz jasna na szkielecie z SLD, bo to jest jedna partia, która ma swoich członków licznych. Ale musimy pamiętać, że nie jest siłą nośną tego wszystkiego, w tym sensie, że nie jest tą nowością w tym zespole, tylko mamy tych dwóch ludzi. Wiadomo, że w moim przekonaniu eurodeputowany zostanie w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowany już kilka razy doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że z panem Dudą nie wygra. I doskonale zdaje sobie sprawę, że powinien dalej korzystać ze słońca Brukseli i będzie korzystał ze słońca Brukseli. No raczej z wiatru i mgły, bo to jest miasto, no, gdzie jest 200 ileś tam dni. Dajmy mu szansę na słońce. Powiedz wprost, z budżetu Unii Europejskiej. Niech będzie o słońcu mówi. A to za co, to gdzie on poleci za ale pieniądze, wyklucza pan, jest... panie profesorze, że jednak z obawy przed tym, żeby Zandberg zbytnio nie urósł, lewica zdecyduje się, ta lewica SLD-owska, żeby jednak poprzeć w tym wewnętrznym konkursie Biedronia? Pamiętajmy o tym, że Gawkowski jest przewodniczącym klubu. A poza tymi pięknymi słowami, ale szefem klubu, lewicy, prawda? W parlamencie. I pamiętamy, że praca organiczna wyżej czasami jest ceniona poza tą marketingową pracą medialną i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że Gawkowski jest na tyle, jako były sekretarz generalny SLD, dobrym specem takim od roboty organicznej, że on będzie raczej blokował Zandberga, będzie chciał otworzyć drogę dla swojego lidera, czyli dla wiosny, ale zwróćcie uwagę państwo, że nikt nawet nie patrzy na dzisiaj na rzeczywistego szefa SLD jako na potencjalnego kandydata. On zawsze jest z tyłu. A dlaczego jest z tyłu? Bo jego już nie ma. Jego no już właśnie, nie ma. Jego już nie ma. A czy chciał, zgodnie z tym, że częściej występuje w mediach, zaspał Czarzasty, mówi Napieralski, zajął się czymś innym, zachłysnął się byciem. Czy w związku z tym Włodzimierz Czarzasty postanowił jednak przypomnieć o sobie w sposób dość kontrowersyjny? Pokażmy ten materiał, o którym Czarzasty mówi o tym, kto nas wyzwalał. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania ustroju totalitarnego przez lidera SLD Włodzimierza Czarzastego, zapowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. W programie Gość Wiadomości Czarzasty stwierdził, że Armia Czerwona wyzwalała Polskę. Polskiego narodu i Polski. Żołnierze wyzwalali również Polskę. Wie pan o tym? Zdobywali Polskę. Bogusław Sonik, po raz drugi wyzwalali. Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, zapytał... Ciekaw jestem, jak się zapatruje na to wiosna, czy razem. Po 45 roku nastąpiło kolonialne podbicie Polski przez Armię Czerwoną. Co chciał uzyskać Włodzimierz Czarzasty, broniąc gorąco swojej tezy o tym, że żołnierze radzieccy wyzwalali Polskę, wspominając o tym, o tych zabitych żołnierzach Armii Czerwonej, których matki płakały. No stosując tą retorykę, można powiedzieć, że matki płakały również nad zabitymi żołnierzami Wehrmachtu. No też płakały.
Znaczy to chciał utwardzić ten stary, twardy elektorat SLD. Przecież mówię językiem Razem. Przecież widzieliście państwo ostatnich wyczynów partii Razem na Twitterze i na Facebooku, gdzie partia Razem mówi, że głód na Ukrainie to nie jest efekt komunizmu, tylko to są wypaczenia komunizmu. Przecież pan Czarzasty użył dokładnie tych określeń, które używa partia Razem, że to były, no, co prawda komuniści mordowali ludzi, ale to nie byli prawdziwi komuniści. W socjalizmie na ogół kończy się biedą albo jest totalna bieda, ale to są wypaczenia socjalizmu. Pan Czarzasty mówi językiem pana Zandberga. Nie rozumiem tego zdziwienia w ogóle. Przecież dwóch tenorów na trzech mówi stricte trockistowskim, stalinowskim językiem. No, ja gdzie myślę, ja myślę tak, że nie można iść do przodu tyłem. No bo generalnie, żeby. No to cytuję pan Marka Borowskiego, on to kiedyś może powiedział o koalicji SLD-PSL. Być może, ale w tym wypadku my, myślę, nie neguję słów pana Czarzastego. Rzecz jasna, historiografia PRL-u tak stawiała sprawę. Inni mówią o tym, że zdobywano nas, wypędzając Niemców. Jeżeli mogę, może nie dyskutujmy, może, to nie jest temat. Ale żeby była jasność, gdyby nie związek komunistów rosyjskich z socjalistami niemieckimi narodowymi, to nie doszłoby do konieczności wyzwalania Polski. Nie wracajmy do tego. Nie wracajmy do tego. Nie można iść do przodu tyłem. To jest po pierwsze. Po drugie, zatem tego typu tematy są w tej dyskusji i w tej kampanii absolutnie niepotrzebne. Próba budowania sobie albo odzyskiwania żelaznego elektoratu w tym wypadku jest bezskuteczna. To nic nie da nikomu. W ogóle wchodzenie w tego typu tematy, ucieczka do przodu dzisiaj, a ucieczka do przodu to jest niestety pokazywanie perspektywy przed Polską. Jeżeli lewica nie będzie w stanie stworzyć strategii przyszłości tego kraju na 20-30 lat, jeżeli nie zbuduje tego obrazu dzisiaj, a będzie się kłóciła o to, czy Niemcy, czy Rosjanie, czy zdobywali. No drodzy panowie, ale poczekajcie, żeby powiedzieć, coś będzie w przyszłości, trzeba wiedzieć, co było w przeszłości. Jarosław Kaczyński na przykład dobrze odpowiada, ma swoją politykę historyczną, tak? To jest Słuchajcie, akurat moja babcia była na przykład na Majdanku, ten Majdanek wyzwoliła Armia Czerwona. Oczywiście znamy historię, tak? Wiemy, jak to wszystko wyglądało, natomiast umówmy się, no, to była walka z faszyzmem. To był naprawdę. Co było walką z faszyzmem? Druga wojna światowa, przypominam panom, była walką z faszyzmem. Ale, przepraszam, czy panowie, wspólny atak na Polskę w wypadku Rosji, a panowie, słuchajcie. Ale nie żebyśmy się nie skupili na... Chodzi mi tylko o to, że lewica musi mieć swoją politykę historyczną. Ja wiem, że panowie mogą się nie zgadzać, ale każda formacja musi być zakotwiczona w przeszłości. I Włodzimierz Czarzasty to po prostu bardzo dobrze rozumie. Tyle. No ale dzisiaj jest czas budowania przyszłości. Pamiętajmy, panowie, o tym. Ja myślę, że to po prostu są trzy instrumenty, które grają na różnych grupach elektoratu. I tak jak mówi redaktor Maciej Hutkiewicz, Czarzasty ma swój twardy elektorat, ludzi związanych z PRL-em, do nich się odwołuje, ci ludzie są przekonani, że Armia Radziecka rzeczywiście nas wyzwoliła. I to jest ten elektorat Czarzastego. No ale wróćmy jeszcze do tej, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak rywalizacja pomiędzy, bo udało się zneutralizować Czarzastemu Wiosnę. Wiosna praktycznie już nie istnieje. Nastąpi lada moment połączenie. Powstanie nowa lewicowa partia pod nową nazwą. Natomiast no, Zandberg zachowuje samodzielność w parlamencie. Co prawda jest w klubie lewicy, ale partia nie będzie wasalem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tak jak to się stało z Wiosną. Czy dojdzie do jakiejś konfrontacji pomiędzy Włodzimierzem Czarzastym a Zandbergiem, Adrianem Zandbergiem, o przywództwo na lewicy? Zandberg nie wygra, jeżeli nie przegra Czarzasty. To jest sprawa poza wszelką dyskusją. To są dwie różne partie. To trzeba pieniądze. To są dwie różne partie, dlatego że SLD od dawna nie jest partią lewicy. To wiemy, rządy 2001-2000 wykazują, że jest partia socjaliberalna najwyżej, na lewo. To jest po pierwsze. Po drugie, Zandberg rzeczywiście jest bliżej lewicy, jeżeli byśmy to, ale oczywiście tej skrajnej, tej doktrynalnej, tej ideologicznej. I nie będzie lewicy w Polsce, jeżeli nie będzie jednego wyznacznika, czyli jednego lidera o wyrazistym, ideologicznym profilu. Tutaj mamy trzech, trzy oblicza lewicy.
I jeżeli te trzy oblicza lewicy nie dadzą jednego oblicza lewicy, i ja uważam, że Zandberg jest najbardziej do tego predestynowany, aczkolwiek jego osobiste przymioty, charakter i mentalność jest negatywna, w sensie sprawowania funkcji, takiego bezproblemowego funkcji lewicy. To jest potrzebne przede wszystkim empatia. Empatia, która lewica, zwłaszcza polityk prosocjalny, lewicowy, bez empatii, to jest po prostu, to jest aspołeczna sprawa zupełnie. Więc pewne cechy, intelektualnie rzecz jasna, pan Zandberg ma rację, ale przeciwto tej racji, którą on wyraża intelektualnie, przeczy całe doświadczenie lewicy, obywateli polskich z lewicą. Ale to ja mam dokładnie odwrotne zdanie. Jest niewiarygodny. Ale okaże się, że w kampanii wyborczej, jak pan Zandberg ruszy w teren, to będzie brał dzieci na ręce, fotografował się z kołem gospodyń wiejskich i tak dalej. Więc jeżeli jeszcze raz oszukają ludzi poprzez marketing, socjotechnikę, wykorzystywanie mediów, przecież takie panowie, rzeczy. Ale panie profesorze, pan trochę tam zdominował tę dyskusję, panowie też chcieliby coś powiedzieć. Jestem wręcz do tego zdania, że tak wizualnie i pod względem mentorskim pan Zandberg jest genialnym kandydatem na polityka czołowego. To właśnie jeżeli się spojrzy na to, co on mówi, nie jak mówi, bo mówi w sposób bardzo taki wciągający, ale to, co mówi, jest przerażające. Więc ja odwrotnie to widzę. Czy pan, ja pan takie pytanie, kto trzyma pieniądze w lewicy? Czy pan Czarzasty, czy pan Zandberg? Bo tutaj po prostu myślę, jest rozwiązanie w... Słuchajcie, pieniądze, no to nie pieniądze są bardzo ważne, mówmy się. A ktoś musi sfinansować kampanię. To jest najważniejsze, no, Napoleon Bonaparte, pieniądze, polityka to pieniądze, jeszcze raz pieniądze, zgadzam się. No. Natomiast pamiętajmy jedno, oni tak naprawdę są trochę na siebie skazani. Każdy, jak pani redaktor zauważyła, każdy ma dostęp do innego segmentu elektoratu. Oni tak naprawdę będą mieli bardzo dużą trudność z rozejściem się. To nie jest taka sytuacja jak Donald Tusk i jego i trzej tenorzy, tak? A to tam tak naprawdę oni grali na jednym etapie elektora. Donald Tusk spokojnie mógł wyciąć całą konkurencję i nic nie stracił, a wręcz zyskiwał, tak? Znaczy zyskiwał na spójności, przekazu, no był jednym liderem. To jest ważne w polityce polskiej, szczególnie tak, że tak powiem, znaczy tak też światowej, tak? Że gramy na lidera, to jest polityka liderów. Ale w tym wypadku to jest specyficzna sytuacja. Czy każdy z nich ma dostęp do innych grup wyborców? I powiem tak, długo jeszcze tak będzie. No dobrze, grają trzej panowie, każdy na innym instrumencie, ale wiemy, że tak jak w orkiestrze, każdy gra na innym instrumencie, ale efekt jest taki, że widz jest zachwycony, bo to wszystko razem brzmi. I teraz w tej kampanii prezydenckiej już się nie będzie grało na trzech instrumentach, trzeba mieć jeden instrument, który przemówi do wyborców. I jak wtedy pogodzić te różnice, które są między tymi trzema ugrupowaniami? Znaczy Biedren to jest pewna przegrana, Zandberg myślę, że jest w szansach chwycenia w cugle konia, tak powiem. Biedny to jest przegrana totalna. Zandberg właśnie z tym czymś, co jest wielkim oszustwem, to jest oszustwo, ten jego sposób wyrażania się pseudointelektualny, bo nie jest intelektualny, skoro w tle nie ma treści. To są puste treści. To jest zamykanie Zandberg usta przeciwnikom, to jest drenowanie budżetu państwa. Czy pan Zandberg powiedział, skąd weźmie te pieniądze? Zrobili taką tabelkę, że tu są zerowe koszta podatków. Nie ma podatków o zerowych kosztach. Pokazał miejsca, w których po prostu można uciąć wydatki. Drodzy panowie, wystarczy dziecko żeby zobaczyć, że tam, gdzie w Zandberg widzi zyski, z których można utrzymać całe państwo, to jest pan Biedroń, który twierdził, że się zlikwiduje IPN, to się zlikwiduje dług publiczny. To jest śmiech na sali. Przepraszam, mocniej oddaję panu głos. Powiem tak. Umówmy się. Państwo, żeby normalnie funkcjonować, musi mieć pieniądze. Żeby mieć te pieniądze, musi mieć, tak powiem, stały ich dopływ. Ktoś musi pracować. Ale są takie momenty kryzysowe, czy państwo musi się po prostu zadłużać, no bo musi utrzymać tak naprawdę funkcjonowanie państwa, ale tak samo, nie wiem, zasoby materialne, intelektualne, tak to się na przykład robi w Niemczech, tak? Jest tam kryzys, to się cały czas utrzymuje ludzi tak naprawdę w gotowości do pracy. Lata 90. państwo pamiętacie, jaki to był tak naprawdę dramat. Powiem państwu tak, Adrian Zandberg, jak on liczy, jeden z naszych polityków, widział, jak to wygląda, myśmy to wszyscy widzieli, tylko on to miał w pigułce. On na przykład brał udział w strajku w Ożarowie, wspierał tam robotników i tam widział, jak robotnicy zostali pobici przez prywatnego przedsiębiorcę, przez firmę, która została wynajęta. I on to po prostu widział. Umówmy się, no, Adrian Zandberg, oczywiście, możecie, panie mu z różnych pozycji wiele zarzucać, ale
przyjmijmy do wiadomości, że w sytuacjach kryzysu państwo musi się zadłużać, w sytuacji a być może... Nikt nie neguje. Umówmy się. Tylko o jakim kryzysie? Pytanie właśnie. Teraz definiujmy sobie kryzys. Czy dzisiaj, ja teraz dramatyzuję trochę rzeczywistość. To jest kryzys. Ale musimy przerwać w tym momencie. Panowie, w tym momencie... przy władzy, to jest permanentny kryzys. W tym momencie, proszę państwa, musimy przerwać. Wrócimy do państwa za parę minut. Dokończymy ten wątek, ale będziemy rozmawiać o tym, czy media manipulują opinią publiczną, ale w aspekcie kreowania pewnych osób poza polityczną działalnością. Wrócimy za parę minut. Tylko.